Życie często przypomina błądzenie po lesie. Idziesz jedną ścieżką, potem następną. Zmieniasz kierunki, cofasz się, wracasz na te same dróżki i jesteś zadziwiony, że znowu nigdzie cię nie doprowadziły. Jeszcze raz próbujesz i znowu błądzisz. Aż w końcu dostrzegasz ponad drzewami szybującego sokoła i postanawiasz iść za nim. Sokół krąży, szybuje nad twoją głową, a ty idziesz. Nagle okazuje się, że już nie kręcisz się w kółko. Nie krążysz bez celu, tylko idziesz w jednym kierunku. Ścieżki przechodzą jedna w drugą, są coraz szersze, a sam marsz zdaje się lżejszy i coraz mniej przeszkód spotykasz na swojej drodze. W końcu wychodzisz na szeroki trakt. Las się skończył i zaczyna się ogród. Gdzieś na jego krańcu, pośród mgły, majaczy dom. Może pałac, może zwykła chata. Nie ma to znaczenia. Znaczenie ma to, że znalazłeś wreszcie cel. I kiedy to odkrywasz, nagle orientujesz się, że nie ma już nad twoją głową sokoła. Zniknął, bo przestał ci być potrzebny. Jeśli w powyższym fragmencie zamienisz słowo sokół słowem coach, to istota coachingu transpersonalnego stanie się jasna i oczywista.